Prawie 20 tysięcy maturzystów regionu przystąpiło dziś do egzaminu dojrzałości. Punktualnie o 9 w szkołach otwarto koperty z tematami pisemnego egzaminu z języka polskiego. Chociaż egzamin dojrzałości jest wielkim przeżyciem dla maturzystów i ich rodzin, to uczniowie z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, gdzie byliśmy, na kilka minut przed wejściem na salę wykazywali zadziwiające opanowanie. Jesteśmy dobrej myśli, jakoś to będzie. Uczyliśmy się przez 4 lata, no to znamy. W zasadzie to się nie boimy, tak jak przed klasówką zwykło. Maturzyści jak co roku liczyli na tematy związane z rocznicami. Tym razem miała to być rocznica wydarzeń marcowych i rok mickiewiczowski. A oto pytania, jakie odczytano abiturientom w województwach szczecińskim, koszalińskim i gorzowskim. Dowodzi się, że data urodzenia w olbrzymim stopniu determinuje los człowieka. Zinterpretuj sąd, odwołując się do sytuacji i postaw bohaterów literackich dwóch, trzech wybranych epok. Władza, zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji skłaniają cię poznane dzieła literackie? Życie każdego człowieka warte jest uwagi, ma swoje tajemnice i dramaty. Czy współczesna literatura oraz film potwierdzają słuszność sądu Krzysztofa Kieślowskiego? Uczniowie mogli również zinterpretować wiersze Adama Mickiewicza Cisza Morska i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Najpiękniejsza zwrotka lub do wyboru fragment prozy Marii Dąbrowskiej pod tytułem Książki.